Musimy odnaleźć jakąś magiczną roślinkę, żeby ją zniszczyć, żeby Janusz nigdy nie wskrzesił nieustraszonego. No tak, tak. A jak myślisz, kim jest ten mały kot? Nie mam zielonego pojęcia. To teraz nie jest istotne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie rozumiem tylko jednego, Rika. Jak Janusz mógł wykorzystać małego kota do swoich celów? Zwierzęta są do głaskania i opiekowania się nimi, a nie do wskrzeszania legendarnych demonów z prehistorii, albo gorzej. Podobno nieustraszony podczas nieobecności tutaj trafił do innego świata, który podobno sąsiaduje z naszym światem. A to akurat zmyśliłaś. Jest tylko jeden świat, Ziemia. Jesteśmy w Układzie Słonecznym, jesteśmy na planecie Ziemia i nie ma już innych światów. Chyba że życie na innych planetach, ale nie ma czegoś takiego jak magiczny portal. Przechodzisz sobie i nagle jesteś gdzie indziej, w innym świecie. Nie ufałeś Puszkowi, ale mi już musisz. Na szczęście zapamiętałam, jak wygląda ta cała magiczna roślinka. Chyba w tę stronę. Najgorzej, bo tu jest tylko wygląd tej roślinki. Mapę ma Janusz. Spokojnie. Ten las nie jest taki duży. Prędzej czy później powstrzymamy go. Nawet jeśli sobie zdobędzie tą roślinkę, to my ją zniszczymy. A butelkę niech sobie ma. Nie będzie już użyteczna. Zresztą jeśli nie zdąży na czas przeprowadzić rytuału, to eliksir całkowicie, to eliksir, który jest w tej butelce, całkowicie zgaśnie. I będzie po problemie. Tak więc walka na czas, że tak powiem. Tylko co się stało z puszkiem? Chyba tędy. Zdecydowanie to ślady Janusza. W tę stronę. Niełatwiej byłoby polecieć na Puszku 2.0. Zapomniałaś, Rika, że Puszek 2.0 w trybie latającym utrzymuje tylko osoby do 10 kg. Oh. No niestety. Tak to już czasem bywa. Nie ma drogi na skróty. Przydałyby się teraz moce czasu. Cofnąłbym parę wydarzeń i Puszek byłby z nami. Nie można tak drastycznie wpłynąć na czas. Zmienisz jedną rzecz, a zmienisz wszystko. No przecież wiem. Nie można sobie pomarzyć. No niby można. Chwilę. Mój znajomy coś mi przesłał na temat tego zioła. Dobra, wysyłam mu naszą lokalizację. Zioło jest przy szałasie. Ruszajmy.